Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Witam Was, kochani. We wtorek jest jeszcze rano, bo jest godzina 9. Witam się, moi drodzy, z Wami właśnie, jak widzicie, w takiej okoliczności. Czyli, kochani, zmieniam właśnie w tej chwili pościel na po prostu inną, świeżą. Pogoda, powiem Wam, że jest przepiękna. Jak widzicie, słoneczko świeci, nawet tu się odbija. Także więc ja, kochani, biorę się za zmianę pościeli. Tamtą wkładam do prania, bo jest piękna pogoda, także wiecie, trzeba korzystać, bo przynajmniej wszystko wyschnie. Także, kochani, ja Was zapraszam na kolejnego vloga. To mamy pięknie już pościel obleczoną. Oblekłam sobie w taką właśnie jasną, szarą, w takie duże kropki. Ona jest, zobaczcie, taka dwustronna, z drugiej strony są inne kropki, ale dałam na tą stronę. A tak poza tym, zobaczcie, jak tam pięknie słoneczko się przez okno odbija na pościeli. Właśnie otworzyłam też okno, uchyliłam i tak fajnie, przynajmniej świeże powietrze. Ale muszę powycierać, bo wiecie, kurze, bo jak zaczęło się tym trzepać wszystkim prześcieradłem, to normalnie Armagedon. Wiecie, jak to kurz wszędzie leci, chociaż się sprząta, no ale nie wiem skąd to, więc będę musiała właśnie powycierać. Zawsze tu wycieram właśnie tutaj, ale znowu będzie trzeba powycierać. No i idę później jeszcze po odkurzacz, ale najpierw idziemy zanieść pranie, tamtą pościel do pralki. No to nastawiamy, kochani, pralkę sobie. Super, bo dlatego, że dzisiaj taka jest, wiecie, ładna pogoda, więc można sobie zrobić pranie, przynajmniej mi wyschnie na balkonie. No to pierzemy. A w ogóle to mamy dzisiaj, kochani, 3 października. Październik bardzo ładnie się zaczął, jest piękna, powiem Wam, słoneczna pogoda. Mam nadzieję, że u Was tak samo. Ja w tej chwili właśnie zrobiłam sobie cappuccino, bo jeszcze nie piłam, jak widzieliście, zaczęłam dzisiaj tego vloga właśnie od właśnie ścielania, zmieniania po prostu zmiany pościeli u mnie w sypialni. Tam wsadziłam do prania, pierze się, no bo powiem Wam, jak nie skorzystać jeszcze z tej pogody, jak jest oczywiście tak pięknie, ładnie, słonecznie. Także, kochani, pranie się pierze, pościel zmieniona, idę jeszcze za chwilę, jak wypiję sobie cappuccino, zmienić, poodkurzać, powycierać kurze, a w ogóle jeszcze myślę zmienić pościel tak samo u Damiana, może też zdążę, żeby jeszcze ją po prostu też tamtą wybrać, zmienić mu na inną. No, a na razie, kochani, przerwa na cappuccino, a dzień jest naprawdę przepiękny. Także, kochani, zapraszam Was na kolejnego vloga, już chyba mówiłam, a właśnie w ogóle nie wiem, czy słyszeliście, pewnie żeście słyszeli na początku, jaką mam chrypę. Tak, niestety, kochani, jestem trochę przeziębiona. Ostatnio miałam właśnie katar w niedzielę, mnie dorwał katar, czułam się paskudnie. Tak samo kaszel, chyba musiałam się zarazić po prostu od Damiana. No i tak jak widzicie, mówię tak przez właśnie chrypę, przez nos, no bo niestety mam katar, kaszlemię. Raduję się tym, co po prostu mam, witamina C, wiecie, tam rutinoskorbin, witamina D3, no wszystko, co jest możliwe, żeby po prostu mi jak najszybciej przeszło. No ale dzisiaj, powiem Wam, jest wtorek, czyli od niedzieli już jest, moi drodzy, dużo, dużo lepiej. Dobra, piję cappuccino, póki jeszcze jest ciepłe. To teraz, moi drodzy, wycieramy kurze, łóżko prześcielone, pięknie, ładnie. Jeden bok już wytarłam z tej strony. Teraz muszę jeszcze z tej strony, bo tam właśnie przykryty jest, więc musiałam zrobić to wcześniej. No i teraz jedziemy tu z tym. No i tak samo tutaj lampkę muszę przełożyć. Bierzemy to. I, kochani, będziemy wycierać. Powiem Wam, że lubię te chusteczki właśnie nawilżające z Biedronki. Powiem Wam, że ja zawsze je kupuję właśnie jak są, i przede wszystkim te jabłuszkowe. Tam mam jeszcze takie inne o zapachu takich białych kwiatów, bo ostatnio nie było tych jabłkowych, więc wzięłam inne, ale też, powiem Wam, ładnie pachną. Ale mam jeszcze te zaczęte jabłkowe, więc pracujemy, wycieramy, kochani, kurze.
Sprzątanie, kochani, sprzątanie. Już mi niedużo zostało właśnie. Muszę tylko pościągać to wszystko, co tutaj mam na komodzie, czyli te zdjęcia, no i kwiatka, to co tutaj po prostu mam. No i przecieramy z kurzu. Bo wiecie, tą pościel faktycznie jak się zmienia, no to jednak się kurzy, a dopiero wycierałam ostatnio, chyba przedwczoraj tutaj kurz, no ale... No jednak trzeba częściej. Ja sobie spięłam właśnie włosy, powiem Wam, że mi tak jest mega gorąco teraz, jak zajęłam się właśnie tą pracą, tym wszystkim sprzątaniem, a tu mi w ogóle tak słońce teraz świeci w sypialni, że zrobiło się naprawdę gorąco. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale później muszę właśnie jeszcze jechać po chleb. Dzwoniłam właśnie, żeby mi zostawili. Pojadę później, jak zrobię obiad, a dzisiaj, moi drodzy, na obiad będą ziemniaki po prostu pieczone. Zrobię ziemniaczki pieczone. Mam tam kiełbasę, marchewkę, wszystko ziemniaki są. Boczek też mam, ostatnio kupiłam, więc go trzeba wykorzystać i będą pieczone. A na razie, no to kochani, sprzątam tutaj dalej. I moi drodzy, ogarnięte, posprzątane, nawet wytarłam tutaj sobie kurz na mojej toaletce, tak więc jest wszystko zrobione. Pranie, kochani, jeszcze się pierze, ale będę musiała jeszcze tutaj jedno prześcieradło sobie wyciągłam, takie czarne, no i też je muszę akurat wyprać, no i potem pościel Damiana, tak samo do prania, zmiana na nową. No i jestem, moi drodzy, odrobiona, za chwilę idę robić właśnie obiad. To tyle, kochani, mamy zrobione. Jak widzieliście, we wtorek rano też można ogarnąć tyle rzeczy. Jeszcze szczególnie, jak jest właśnie pogoda. Ja w tej chwili sobie rozpiłam tego koka, bo mnie trochę, powiem Wam szczerze mówiąc, denerwuje. I myślę zrobić sobie właśnie warkocza. Już dawno nie nosiłam warkocza, więc chyba sobie zrobię teraz warkocza. Muszę iść jeszcze właśnie później na pole. No właśnie, nie wiem, czy śmieci chyba wywieźli, bo dzisiaj właśnie wywozili odpady zmieszane i po prostu plastiki. Nie wiem, czy słyszeliście, jak Damiana jeszcze kaszle. No już jest trochę lepiej, ale jednak jeszcze ten kaszel jest. Także więc jest już trochę lepiej. Właśnie ktoś mi tam pisał, że może od tych traw, ale nie, powiem Wam, u mnie nikt nie ma żadnego uczulenia, ani wiecie, żadnej alergii na żadne pyłki, trawy czy coś takiego. My nie mamy nic takiego, ale wiecie, te trawy jednak wzięłam od Damiana z pokoju, bo dlatego, że zauważyłam, że zaczęły się trochę sypać. No i teraz się tak zastanawiam, czy po prostu je nie wezmę na taras i nie spsikam je troszeczkę lakierem, wiecie, do włosów, żeby po prostu one się tak, wiecie, nie osypywały. Dobra, ja już mam warkocza zrobionego. Zobaczcie, jaki piękny, kochani, warkot, także dzisiaj będę chodzić. Halo, co to tak tutaj się ciemno zrobiło? O. No, także dzisiaj będę chodzić, kochani, na razie w takim warkoczu. Lepiej niż w koku, bo ja mam często koka zwiniętego, to mnie później zaczyna głowa boleć. No, także mam warkocza, tylko muszę iść właśnie po gumkę, a gumkę mam w drugim pokoju. Właśnie muszę sobie przynieść tutaj do mojej toaletki. No, właśnie w ogóle z tym nagrywaniem tej mojej toaletki, ogarnięcia wszystkiego, to powiem Wam, nie wiem, tak to niedługo schodzi, że nie wiem, kiedy pojawi się ten film, także no, powiem Wam, masakra. Nie mogę się po prostu zmobilizować, żeby w końcu Wam nagrać, bo jak miałam ochotę nagrywać, to zawsze albo jakiś wyjazd był, albo po prostu coś się działo i nigdy nie mogłam po prostu tego później nagrać. I tak odwlekam, ale powiem Wam, że może już na jakichś dniach, może na czasie Wam nagram. No, dobra, idę sobie po gumki, zwiążę te włosy. Właśnie muszę te gumki w ogóle tutaj przynieść do mojej toaletki. Nie wiem, co one robią u mnie w salonie, ale... No, ale tam mam też taki koszyk, więc tam właśnie nie mam. Dobra, kochani, nie wiem, czy mnie słychać, bo tak dzisiaj trochę ciszej mówię, bo dlatego, że no, jestem taka zachrypnięta, zresztą chyba słyszycie. To jest nie mój głos, nie mój głos. Głos jest tylko zachrypnięty. No, dobra, idę, spinam włosy. I jeszcze muszę iść dać papugom jeść, bo właśnie sobie przypomniałam, że ja, kurde, przecież jeszcze im jeść nie dałam. Siedzą po cichu, nie odzywają się, no i widzicie, tak to jest. A w ogóle ktoś mi ostatnio pisał pod filmem, że co tam właśnie ma u Stefana i właśnie jedna z Was, co tam u Stefana i jego towarzyszki. Także, kochani, mają się dobrze, za chwilę Wam je tutaj pokażę, bo idę właśnie im dać jeść. Także mają się dobrze, powiedziałabym, że aż chyba za dobrze. I tak jak widzicie, moi drodzy, papugi mają się dobrze. Tak jak mówiłam, chyba aż za dobrze.
Zobaczcie, jaki Stefan gruby, że Stefana moim zdaniem chyba trzeba trochę odchudzić. No, także dobra, dajemy im, moi drodzy, jedzonko. Pawogi, kochani, nakarmione. Ja idę, wyciągam pranie z pralki, nastawiam kolejne, zmieniam kolejną pościel. No i oczywiście za chwilę robię właśnie ten obiad, ziemniaki pieczone. Wiecie, to jest fajnie, bo dlatego, że wszystko do jednego ogara. Mam taką wielką właśnie patelnię z pokrywą. No i do tego wszystko nastawiam i obiad będzie. Bo najgorzej to robić, wiecie, w paru naczyniach, już taki inny obiad, a to wszystko do jednego, to powiem Wam, lubię. No, także widzicie, moi drodzy, warkocz, kochani, jest. Spięłam go właśnie tutaj taką gumką, mam takie przeźroczyste i czarne. Taką przeźroczystą spięłam, więc mam warkocza. I ziemniaczki, kochani, już gotowe. Zobaczcie, tutaj mam wszystko nałożone. Powiem Wam, że ten garnek, taka patelnia głęboka to jest. Naprawdę mi się świetnie sprawdza właśnie napieczone. Czy na przykład jak robię gołąbki, to też tutaj wkładam gołąbki po prostu zawinięte, wiecie, w kapuście, zalewam je sosem. Także patelnia jest, powiem Wam, świetna. Właśnie przykrywam ją. Czasami jeszcze nie rozdawałam papier albo złotko, ale teraz przy tej, co mam, po prostu wystarczająca jest ta szklana pokrywa. No i powiem Wam, ziemniaki świetnie się właśnie w niej pieką i przede wszystkim to jest najważniejsze, że po prostu nie przywierają się, tak jak w niektórych na przykład tam garkach, do dna garka. Także one w ogóle nie przywierają, no i super się właśnie w tym pieką. Także widzicie, to już mam też z głowy, nastawiłam właśnie w tej chwili, ziemniaki się będą piekły teraz. To ja, kochani, już chlebuś odebrałam, lecę teraz właśnie do Intermarché. I jestem, kochani, w domu. Właśnie zobaczcie, co kupiłam. Byłam w Rossmanie. Właśnie już mi się kończy. Praktycznie już resztę na dnie miałam. I mówię, ciekawe, czy będzie jakaś promocja. No i powiem Wam, że dobrze, że wstąpiłam do Rossmana, bo od dzisiaj jest promocja właśnie na ten płyn micelarny do demakijażu z Eveline. Jak wiecie, ja tylko tego używam już od wielu, wielu lat. Także więc, no, dobrze mi się sprawdza, super zmywa makijaż, tak więc dzisiaj były, kochani, na promocji za 15,99. No, także, kochani, płyn mam. Także zrobiłam jeszcze takie zakupy w Intermarché, właśnie myślę, w jakim sklepie, w Intermarché. Chcę jutro zrobić rosół, właśnie to kupiłam mięso na rosół, kupiłam jarzynę, to co potrzeba do rosołu, wszystko, makaron. No i jutro będziemy robić, kochani, rosół. Tak jak mówię, byłam jeszcze w Rossmanie, wstąpiłam jeszcze do Dillsa, chciałam zobaczyć za bateriami, ale nie było tych baterii, co zawsze kupuję, niestety ich nie ma. No, także więc, moi drodzy, takie dzisiaj zakupki małe. Pogoda jest, moi drodzy, fantastyczna, jest tak gorąco, jest tak upalnie, że ja chyba za chwilę idę i będę kosić trawę, bo widzę, że już spora urosła, także więc będę musiała się wziąć chyba za koszenie znowu. I jeszcze można, moi drodzy, się pochuśtać na huśtawce. Huśtawki jeszcze są, jest ciepło, tak więc się huśtamy tutaj. No super pogoda w październiku, cudowna. A tutaj zobaczcie, pokażę Wam, jak się rozwinął właśnie ten kwiatek. Powiem Wam, że on się zasuszył całkiem, nic tu z niego nie było, bo się ususzył całkiem, no i wyrosły po prostu, zobaczcie, nowe zielone listki, gałązki, no i dwa kwiatki są. Także więc, no, pięknie wyglądają. Ładny kolor. Na cenę oczywiście nie patrzcie, bo to jest doniczka akurat, ja tego kwiatka przesadzam, to jest doniczka z azalii japońskiej. Azalia kosztowała 23 zł, także więc na razie w takiej doniczce on jest, no i powiem Wam, rośnie. Także więc myślałam, że nic z niego nie będzie, ale wypuścił, no i pięknie zakwitł. Dzień dobry, moi drodzy, mamy kolejny dzień, dzisiaj mamy, kochani, środę. Wczoraj już nie dokończyłam, kochani, tego vloga, bo jednak powiem Wam, zeszło mnie trochę z tym koszeniem na podwórku, że powiem Wam, że już prawie się zrobiła taka szarówka, a ja dalej jeszcze po prostu kosiłam, więc, moi drodzy, już później było szybko, kąpanie,
wiecie, kolacja i nawet już nie zdążyłam się po prostu do Was odezwać. Ja w tej chwili powiem Wam, byłam tutaj u nas niedaleko właśnie w piekarni, stąd kochani bluza z długim rękawem, bo dlatego, że powiem Wam, dzisiaj rano wstałam. Tak zimno było, 13 stopni, no i powiem Wam, taki straszny wiatr wieje, że jak teraz wyszłam, no to mówię, kurde, bluzę z długim rękawem musiałam ubrać, bo jednak powiem Wam, chłodno. No powiem Wam, że nie jestem przyzwyczajona do tego, że jak rano wstaję, długie spodnie, wiecie, też mam na sobie bluza z długim rękawem, tylko zawsze były, wiecie, albo sukienki, albo krótkie spodenki, bluzeczka na ramionczkach, albo z krótkim rękawkiem i tak się wychodziło, śmigało, a teraz już, no... Dzisiaj taka prawdziwa jesień. Już widać, drzewa takie łyse się robią, liście opadują. No już wiecie, taka pogoda nie za fajna. Ale tak jak mówię, byłam w piekarni, bo Kamila dzisiaj ma później lekcję na godzinę 12, a jest koło godziny 11. Kamila miała ochotę na drożdżówkę z jagodami i powiem Wam, że kupiłam ostatnie dwie drożdżówki, no i bułki, także więc zakupy zrobione. Dzisiaj właśnie, kochani, odzywam się do Was, bo będę chciała właśnie zakończyć tego vloga. Nie będę już dzisiaj dużo nagrywać, bo dlatego, że nie chcę po prostu, żeby nie był za długi. Także więc mówię, odzywam się. Nie chcę zostawić Was też, kochani, bez zakończenia. No, także moi drodzy, kolejny dzień właśnie. Widzę, że jeszcze jakaś wiadomość do mnie przyszła. No, także więc, a właśnie, jeszcze powiem Wam, zdążyłam rano jeszcze rosół mam już ugotowany. Idę tylko makaron teraz jeszcze ugotować. No i obiad dzisiaj taki, a ziemniaczki wczoraj pieczone wyszły takie, po prostu rewelacja. Dobra, kochani, uciekam, idę na razie, bo jeszcze jest trochę czasu, zanim Kamila pojedzie do szkoły. Idę na razie, ściągam tą bluzę, bo jest mi mega w domu, w niej gorąco. A tak w ogóle powiem Wam, nastawiłam pranie, wczoraj wszystko mi pięknie, ładnie wyschło, ale nie zdążyłam jednej pościeli u Damiana wybrać, bo tamtą przewlekłam. Nastawiłam teraz, no słońca na razie nie ma, ale mam nadzieję, że chociaż przynajmniej tak, wiecie, wiaterkiem owieje i będzie sucha. Dobra, uciekam, przebieram się, bo jest mi gorąco, potem i tak będę musiała ją zarzucić, jak pojadę Kamilę zawieźć do szkoły. Moi drodzy, kończymy, kochani, tego vloga. Ja w tej chwili przyjechałam, byłam Kamilę zawieźć do szkoły. Jest już chyba koło godziny w pół do pierwszej, 12:30. Ja w tej chwili właśnie nastawiłam, makaron gotuję. No i co, będę kończyć tego vloga. W sumie dzisiaj, moi drodzy, nic się nie dzieje, nic takiego. Ja idę właśnie jeszcze teraz pranie sobie powiesić właśnie na balkon. Tak jak mówię, będę gotować teraz, nastawiam wodę na makaron. No i kończę, żeby po prostu nie był, wiecie, taki za długi vlog, a w sumie też się nic nie dzieje. Także i tak później, za niedługo będę musiała jechać znowu po Kamilę, bo dzisiaj miała zupełnie tak późno. Nigdy tak późno nie chodzi do szkoły, dzisiaj mieli tylko właśnie taką zmianę, bo dzisiaj nie mieli właśnie praktyk. No, także więc tak późno. Także no nic, kochani, ja uciekam do swoich, moi drodzy, obowiązków. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję też za wszystkie pozdrowienia. Staram się odpisuję na Wasze wszystkie komentarze, które są pod filmami. Także życzę Wam, kochani, miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem, kiedy będziecie te vloga oglądać. Mam nadzieję, że go chyba jeszcze dzisiaj wstawię, żeby chociaż wieczorem, żeby był już na kanale. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, ale postaram się. Także trzymajcie się cieplutko. Miłego oglądania, kochani, życzę. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Zostawcie łapkę, jak Wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie, kochani, o tej subskrypcji kanału. O wciśnięciu, kochani, dzwoneczka. Wtedy będziecie informowani na bieżąco z każdym jednym moim filmem. Także nic, kochani, nie przeoczycie. A my widzimy się w kolejnym vlogu. Zostawcie komentarz, serduszko. Będzie mi bardzo miło. I do następnego vloga. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!